bardzo duża propaganda, była bardzo dużo, no oni zrobili złego, moim zdaniem, tak? A jednak co trzecia osoba wierzy w to, że to było dobre dla Polski, wierzy w to, że możemy zostać w Europie. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Tak, jestem zaskoczona tym, że co trzecia osoba głosowała jednak no, przeciwko demokracji, tak bym powiedziała. Tak, widziałem. Znaczy ja się cieszę, bo głosowałem na demokratyczną opozycję, więc jestem zadowolony, że będzie jakaś zmiana. Potrzebujemy zmiany, więc myślę, że będzie dobrze. Ale będzie za mało, za mało. Jesteśmy, ale ja teraz jestem, dzisiaj jestem przeszczęśliwa. Ja myślę, że właśnie teraz będzie dobrze. Właśnie teraz będzie dobrze. Oni stworzą rząd i w końcu będzie można żyć w normalnym kraju, naprawdę. Jestem rozczarowana wynikami, ale przyjmuję demokratyczny wybór. Jeszcze chyba nie mamy wyników, były to tylko wyniki sondażowe. Niemniej one wskazują na zwycięstwo, tak się nazywają, demokratyczną opozycją. Ja sądzę, że moje ugrupowanie jest też demokratyczne. Głosowałam na PiS. Zadowolona, no dobra wygrana, ale mówię, co się będzie działo za kolejne 4 lata, no to strach pomyśleć, jeżeli ludzie nie zaczną myśleć, bo myślą powierzchownie, nie myślą na krok do przodu, tylko na dziś. Kasa rządzi, kasa.